Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem pokazać, jak działa modyfikator decimate. Decimate oznacza zdziesiątkować lub też zrobić komuś jesień średniowiecza, ale nie powiem z czego. W każdym razie, ten modyfikator służy do redukcji geometrii. Przypuśćmy, że mam na scenie małpkę, która została potraktowana subsurfem w stopniu np. 3. A później ktoś lekkomyślnie takiego subsurfa wziął i zaaplajował, mówiąc kolokwialnie. No więc dostaję wtedy geometrię, dosyć gęstą, no i z tą geometrią nic nie mogę zrobić, ponieważ to jest rzeczywista geometria małpki. W tym momencie z pomocą może przyjść właśnie modyfikator decimate. Dodaję ten modyfikator, on jest w grupie generatorów geometrii, chociaż raczej tę geometrię usuwa. No i widać, że jest bardzo prosty. W trybie obiektowym nic za bardzo się z mapką nie dzieje. To dlatego, że małpka w tym momencie jest tak naprawdę jeszcze nietknięta. Natomiast już się coś na niej zmieniło. Proszę zobaczyć, wszystkie płaszczyzny, które są w tej małpce, zmieniły się z czworokątów na trójkąty. A więc dostałem zupełnie inną geometrię, niż miałem na początku. Przybyło krawędzi. Zresztą widać, że tych krawędzi jest całkiem sporo. Tutaj mam 63 tysiące krawędzi, a to są czworokąty. Każdy czworokąt, których jest 31 tysięcy, przypadnie teraz jeszcze dodatkowo jedna krawędź. No więc dobrze. Nie ma co gadać, teraz możemy zrobić z tą małpką, że tak powiem, porządek i zredukować geometrię, która tutaj jest. I teraz może zrobię to w widoku włosowym. Redukcja geometrii polega na zmniejszeniu na slajderze czynnika o nazwie ratio, czyli tak naprawdę czynnik po prostu. Mamy teraz 62 tysiące ścian w tej małpce, to jest wynikowa geometria po dodaniu tych dodatkowych krawędzi. I teraz jeżeli przesunę sobie ten czynnik ratio, to zauważymy szybko, że ilość ścian na małpce znacząco spada. No teraz lekko przegrałem, ponieważ znikły wszystkie ściany, został tylko jeden wierzchołek. Super efekt. Natomiast zdziesiątkowanie w tym momencie polega na tym, że trójkąty dają się łatwiej redukować bez utraty jakichś takich bazowych kształtów, bez zmiany mocno geometrii. Natomiast jak widać, ta małpka wygląda biednie. Natomiast jest o wiele mniej wierzchołków. Teraz jest tylko 3000 wierzchołków. Hakiem, a było dużo, dużo więcej. No więc jest to sposób na redukcję ilości wierzchołków przy zachowaniu mniej lub bardziej takiego samego kształtu. Jeżeli nie zależy nam na szczegółach, jest to obiekt, który jest zdecydowanie za ciężki, no to wtedy można taki modyfikator polecić. Pokażę jeszcze, jak działa na zwykłym cubie, który został zbyt mocno pocięty. Jest to cube, który na przykład dostanie subsurfa rzędu 4, ale trybu simple. W tym momencie dostaję elegancko pociętą kostkę. Jak wcisnę Apply, to taka zmiana utrwali mi się również w trybie edycji będę ją miał. Teraz dodam Decimate i będziemy redukować powoli ilość ścian. Jak widać, tutaj ta metoda prowadzi do bardzo dobrych efektów. Ścian już mam bardzo mało. Natomiast oczywiście te ściany są trójkątami i są pocięte całkowicie chaotycznie. Więc zależy, co kto lubi. Jeżeli ktoś lubi trójkąty, proszę bardzo, jeżeli mu nie przeszkadzają, może ich używać. Możemy zejść do 30, co jest bardzo dobrą wielkością. Natomiast możemy także dać tutaj na przykład 5000 i zobaczymy, co będzie. Proszę bardzo, jeszcze mam 14. Jest to już bardzo bliskie temu, co można byłoby mieć, pomijając jakieś dodatkowe dziwne rozcięcia. Może jeszcze damy mniej, 1000. No, teraz to już jest za mało. A więc 15000. 2000, weźmy sobie 3, odbuduję może maksymalnie ten sześcian, o, to jest chyba już jego sensowny kształt. No i teraz po 10 apply mam bryłę, która ma bardzo niewiele ścian. Co ciekawe, widać, że wszystkie te ściany są trójkątem, a więc można je połączyć. Jeden ze sposobów połączenia takich ścian jest taki, że zaznaczam oba trójkąty, naciskam klawisz F od tworzenia face'a. Mogę również zaznaczyć wszystkie ściany, a może tą jeszcze zamienię na trójkąty z powrotem, naciskając Ctrl-T. Przy okazji w menu operacji związanych ze ścianami, czyli dostępnym pod klawiszem Ctrl-F, jest coś takiego jak Rotate Edge Counterclockwise. Tak się tłumaczy ten skrót CW. Powoduje to, że krawędź przeskakuje na po prostu inne wierzchołki. Przydatna opcja, jeżeli chcemy pracować z topologią, no ale to jest tylko dygresja. Można szybko zamienić wszystkie trójkąty w całym obiekcie na czworokąty, nie naciskając, broń Boże, F, bo to nie działa, ale naciskając klawisz Alt J. No i w tym momencie nie za bardzo to zadziałało, niestety, widać, miałem w środku jeszcze jakąś krawędź. Ok, cofniemy, zobaczymy, co tu się dzieje. Te ściany niestety nie są najszczęśliwsze,
bo znajdują się z tego co widzę w środku, ale to dlatego, że nacisnąłem wcześniej F. Teraz mam wycofaną sytuację jeszcze raz Alt J, proszę zobaczyć, wszystkie ściany są czyste. Więc w ten sposób można wrócić z bardzo bogatej geometrii, poczwórnego subsurfa, do zwykłego cube'a. Ręcznie ten proces zająłby dużo więcej czasu, no ale nie zawsze te wyniki są takie proste. Tutaj jest prosta geometria, więc dlatego się udało. Ok, dziękuję, do zobaczenia.